mroczny las w okolicach Krakowa i dziewiątka studentów, która chciała w nim uczcić początek roku akademickiego. Zorganizowali imprezę i ślad po nich zaginął. Czy legendę na temat zaginięcia studentów w witkowickim lesie możemy uznać za prawdziwą? Wielu uzna ją za zmyśloną opowiastkę, która urosła do rangi miejskiej legendy. Dla innych to wydarzenie wciąż pozostaje polskim Blair Witch Project. Trudno powiedzieć, ile w tajemniczym zniknięciu tych młodych ludzi jest prawdy, a ile legendy. Jedno jest pewne. Historia wciąż żyje w świadomości ludzi w całej Polsce, a sam las spowity jest aurą tajemniczości. Posiłkując się fragmentem artykułu zamieszczonego w Gazecie Krakowskiej, dochodzimy do historii opisującej wydarzenia, które działy się po rzekomym tragicznym zaginięciu studentów. Zdaje się, że historię opisuje bliski znajomy zaginionych osób. Wspomina, że zaginęło wtedy 9 studentów, a wydarzenia, które opisuje, miały miejsce pół roku temu. Jak wiadomo, grupa wyruszyła do pobliskiego lasu w Witkowicach w celu uczczenia rozpoczęcia kolejnego roku na studiach. Była to standardowa wyprawa w celu zabawienia się, na jaką wybiera się wielu młodych ludzi. Na podstawie tego, co dowiedzieliśmy się od ich rodzin, wyjazd był niezaplanowany, ale byli to odpowiedzialni ludzie, więc nikt im tego nie uniemożliwiał. Wiadomo, że około godziny 17 weszli do lasu i znaleźli pewne miejsce, akurat takie na zabawienie się. Ostatnią osobą, która ich widziała, był człowiek, który mieszka na obrzeżach lasu. Widział ich bawiących się przy ognisku i pijących alkohol około godziny 20:30. Wspominał im, że zapuścili się na ten teren zbyt głęboko i na własne ryzyko, ale ci byli pijani i odebrali to jako żart. Po tym spotkaniu musiało w lesie nastąpić coś niewyjaśnionego, bo zamiast na drugi dzień wrócić do domu, nikt z podanych 9 osób się nie pojawił. Po 2 dniach nieobecności swoich dzieci, rodziny były już bardzo zaniepokojone, więc zgłosiły sprawę na policję. Policja dopiero 2 dni później wszczęła poszukiwania. Dziś mija tydzień od zaginięcia, a efektów śledztwa nie widać. Rodziny wynajęły nawet prywatne biuro detektywistyczne, ale ono również niewiele wskurało. Co ciekawe, dowiedzieliśmy się, że policja wręcz utrudniała prowadzenie prywatnego dochodzenia i cały czas próbowała zatuszować sprawę. Po 3 miesiącach bezcelowych poszukiwań wszyscy dali sobie spokój. W tym momencie warto wspomnieć, że jednym z zaginionych był nasz bliski przyjaciel, stąd doskonała znajomość tej sprawy. Od samego początku bardzo przejęliśmy się stratą naszego kolegi. Poza tym cały czas mieliśmy wrażenie, że to coś więcej niż tylko zwykłe zaginięcie, ponieważ nie znaleziono żadnych śladów porwania. Po 6 miesiącach straciliśmy nadzieję. Wybraliśmy się więc po raz ostatni do tego lasu, aby wypić parę piw za naszego zaginionego kolegę. Jednak w czasie tej wyprawy wydarzyło się coś bardzo nieoczekiwanego. W pewnym momencie zobaczyliśmy w głębi lasu odblask światła. Zaciekawiło nas to. Podeszliśmy bliżej i ku naszemu zdziwieniu ujrzeliśmy odbijający się w obiektywie aparatu promień światła słonecznego. I od tego się wszystko zaczęło. Nie zwlekając, od razu wywołaliśmy film z tego aparatu. To, co zobaczyliśmy na zdjęciach, przeraziło nas, ale również bardzo zdziwiło, ponieważ nie mogliśmy zrozumieć tego, co tam zobaczyliśmy. Na zdjęciach ujrzeliśmy zaginionych studentów wraz z naszym przyjacielem. Lecz było tam coś jeszcze. Było widać, że coś dziwnego działo się z lasem. Nie mogliśmy tego zrozumieć ani racjonalnie wytłumaczyć. Jednocześnie ta sprawa interesowała nas coraz bardziej i stopniowo zaczęliśmy się w nią coraz bardziej wciągać. Zanieśliśmy ten film na policję, gdzie komendant kazał nam oddać wszystkie zdjęcia i zapomnieć o wszystkim. Lecz my nie posłuchaliśmy. Było już za późno, aby się wycofać. Rozmawialiśmy z wieloma ludźmi, którzy żyją nieopodal tego lasu. Na początku nikt z nami nie chciał rozmawiać. Wszyscy sprawiali wrażenie, jakby byli czymś przestraszeni. Jednak w końcu niektórzy ludzie zaczęli mówić.
Dowiedzieliśmy się tylko, że to miejsce kryje ze sobą złe tajemnice. Tajemnice te zostały opisane w legendzie Lasu Witkowice, której zebranie do kupy zajęło nam bardzo dużo czasu. Przeczytanie jej jest niezbędne, aby prawidłowo zrozumieć zdjęcia, które zamieszczono na stronie o Lesie Witkowice. My przeczytaliśmy tę legendę i żebyście nie musieli robić tego wy, w szybkim skrócie powiemy wam, czego dotyczyła. Przenieśmy się jednak do lasu w Witkowicach. Znajdujemy się w rzekomo nawiedzonym lesie w Witkowicach, o którym krąży wiele historii. Zapoznaliśmy się właśnie z relacjami świadków. Niektórzy sądzą, że opisane wydarzenia z 2001 roku są prawdziwe. Drudzy twierdzą, że nie ma jasnych dowodów na to, że te wydarzenia miały miejsce. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie weszli tutaj w nocy i nie zostali do rana. No dobra, jesteśmy w lesie w Witkowicach, rzekomo nawiedzonym, gdzie zginęła grupka studentów, podobno. Całą historię usłyszeliście, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się tu nie pojawili w nocy. Jak widzieliście, mamy ze sobą namiot, śpiwory. No i spędzimy tutaj noc. Zobaczymy, czy coś usłyszymy, czy coś się zadzieje, ale... Ten projekt będzie troszeczkę inny, ponieważ nie będzie to standardowe przeprowadzanie badań z sesją EVP, tylko będziemy starać się wsłuchać się w otoczenie i sprawdzić, czy coś tutaj usłyszymy, zaobserwujemy. Rozstawiliśmy wszędzie kamery, w jednym rogu kamerę fotopułapkę, w drugim rogu full spectrum. No i gdzieś tam jeszcze rozłożymy night shot i będziemy wszystko relacjonować z lustrzanki. Więc tutaj te wszystkie odgłosy robią na razie creepy wrażenie. Zobaczymy, jak będzie po wyciszeniu się.
No dobrze. Dlaczego jesteśmy w Witkowicach, w rzekomo nawiedzonym lesie, w nocy, w namiocie? Ano dlatego, że w 2001 roku, w październiku, doszło tutaj rzekomo do zaginięcia dziewiątki osób, studentów. Na początku chyba była to mniejsza ilość osób, potem po kilku miesiącach przyszli tu kolejni i też podobno zaginęli. No to jest dziwna historia, bo najpierw jest informacja, że zaginęło 9 osób. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że na początku było 5, później doszło 4 osoby, a ja jeszcze czytałem, że w ogóle że zaginęły tylko 2. Tak, jest kilka sprzecznych informacji dotyczących tej całej historii, dlatego zastanawiałem się, czy może ona być prawdziwa. Dotarliśmy do pewnej historii, która poprzedza wydarzenia z 2001 roku, dosyć dziwnej historii, zawiłej, też nie do końca chyba w nią wierzymy, ale są osoby, które wierzą mocno, że to, co działo się tutaj w 2001 roku, w październiku, może być prawdziwe. No bo są takie osoby, które wierzą, a które też mówią, że to bójda. No i dlatego też tu jesteśmy, żeby to zweryfikować, czy coś tutaj się będzie działo w nocy, w lesie w Witkowicach. No też z tego, co się dowiedzieliśmy, to wszyscy mieszkańcy wierzą w tą historię. Wierzą w tą historię i wierzą, że to, co się działo, to jest prawda. I te doniesienie na policję rzeczywiście było. Tak, rozmawialiśmy tutaj z kilkoma mieszkańcami tej wsi i niektórzy po prostu może nie tyle, co wierzą, co są przekonani, że takie zgłoszenie na policję było, zaginięcia tych osób w 2001 roku. Ale może trochę o tej historii, która poprzedza te wydarzenia. To chyba osada, która pierwotnie nazywała się Merina, tak? Mirena. Która w jakichś dziwnych okolicznościach spłonęła i wszyscy mieszkańcy zniknęli. To chyba było na przełomie XVIII wieku. XV. No a XVIII to powstała ta nowa. Okej, okay, jakby dokładną datę. Albo tam odwrotnie, no to trzeba. Datę wam wypiszemy. Trzeba było sprawdzić. Teraz nie pamiętamy. No i od czego to się wszystko zaczęło? Od tego, że kiedyś możnowładcy sprowadzili do tej wsi. Teoretycznie. Sami twierdzą, jak zostało opisane, kapłanów. Kapłanów. Którzy. Dzisiaj nazwalibyśmy to sektą, być może. Tak. Którzy tutaj po jakimś czasie sprawowali usługi dla mieszkańców tej wsi. I to były takie dziwne usługi właśnie, które świadczyli. No i w pewnym momencie zaczynali po prostu znikać ludzie. Tak, ci kapłani, małe dzieci, z informacji, do jakich dotarliśmy, no to ci kapłani odprawiali również tutaj w tym lesie właśnie bóstwa. Czcili różne dziwne rzeczy, tak nazwijmy to. Jest ciekawa opowieść o tych grzybiarzach. O tych grzybiarzach. Dwóch,
którzy jako jedni grzybiarze, bo w ogóle ta wioska, ta Mirena wcześniej, była dość biedną wioską. Tutaj ludzie no, albo brali pieniądze z grzybiarstwa, albo zajmowali się po prostu rolnictwem. I a do tego lasu, w momencie kiedy tutaj zaczęli bywać ci kapłani, las, stwierdzili mieszkańcy, zrobił się mroczniejszy. I do lasu tylko kapłani się, tylko grzybiarze się zapuszczali na no dłuższy. W pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że oni coś zauważyli w tym lesie i zauważyli chyba te odprawiane rytuały czy coś takiego. Tak. I zaczęli panikować, uciekać i w pewnym momencie zauważyli, jak formuje się jakaś właśnie zielona mgła. Tak. Która zaczęła ich po jakimś czasie gonić i jakby wszystko zaczęło im się rozmywać przed oczami. No i dwóch ta mgła ogarnęła jakby, tak. a dwóch wydostało się z tego lasu. Tak. Znaleźli ich na obrzeżach. Ich na obrzeżach. Tak. I to las zaczął się rozmywać tym grzybiarzom. Zaczął być niewyraźny. Coś podobnego jak właśnie miało miejsce na tych zdjęciach studentów. Tak, tak. Las zaczął być niewyraźny, tak jak na zdjęciach. I w pewnym momencie było tych grzybiarzy czterech. Dwóch zaczęło tak jakby również stawać się niewyraźnymi. Mhm. Tak jak ten las. Jakby zaczęło się rozmywać, znikać. Tak, tak. Czyli tutaj znajdujemy pewne powiązanie tych historii. No ale potem oskarżyli tych grzybiarzy rzekomo, że to oni właśnie napuścili tych swoich znajomych. Tak, ale oskarżyli ich ci możnowładcy. Tak. Którzy ściągnęli również tych kapłanów. Tych kapłanów. Nazwijmy to kapłani. No i w tym źródle, z którego właśnie tutaj korzystamy, mówiąc, opowiadając tę historię, jest też rozmowa z pewnym świeckim księdzem, bo chodzi tutaj też o jakieś osoby, które dochodziły do prawdy tej historii, tak. Skontaktowały się z jakimś duchownym, który przekazał im dziennik Witkacego. Tak, Witkacego, ojca Witkacego, który był egzorcystą. Tak, i w którym są informacje, że on tutaj przyszedł do tego lasu. Tak. Bo chciał sprawdzić to na własnej skórze, co tu się dzieje. No i sam był świadkiem tych dziwnych zjawisk w tym lesie. Zgadza się. No wszystko tak opowiada się dość ciekawie, jednak musimy wziąć pod uwagę, że to jest tylko legenda. No właśnie, czy tylko legenda, czy jest jakieś ziarno prawdy? No właśnie, w każdej legendzie jest jednak ziarno prawdy, więc no tutaj w tym przypadku na ile to jest prawdziwe, trzeba by było zweryfikować i sprawdzić, chociaż kilka informacji nam się potwierdziło już na temat tego zaginięcia tych studentów od samych mieszkańców, więc no też sytuacja zaczyna być interesująca. Dlatego też właśnie tutaj jesteśmy, rozbiliśmy namiot w tym miejscu. To nie jest duży las, ale no te wszystkie odgłosy, które tutaj występują, powodują, że jakieś tam ciarki na plecach się pojawiają, ale dlatego tu jesteśmy, żeby zweryfikować, czy coś po prostu się tu wydarzy. Wiadomo, że to być może jest jak jedna na milion, ale no ale może jakieś dziwne zjawiska się tutaj. Zobaczymy. Rozbiliśmy namiot, siedzimy sobie, zaraz zrobimy obchód po lesie. Tak. Może się uda coś zweryfikować. Na razie też porobić zdjęcia jakieś. Tak, na razie żadnych odczytów na detektorze nie ma, no ale to raczej było oczywiste. No słychać dziwne dźwięki, ale to jest las. Więc słychać dziwne dźwięki, tak, ale no to jest las tutaj, las żyje. Las o każdej porze roku żyje. A tutaj nawet jak byliśmy za dnia, to słychać było ptaki, zwierzęta widzieliśmy, więc no, no na pewno to są zwierzęta, na pewno są odgłosy. Michał, jak odczucia? Jak ty się zapatrujesz na tą historię lasu w Witkowice? Znaczy, do końca nie jestem przekonany, czy tak naprawdę historie na temat tego miejsca mogą być prawdziwe. Mhm. Ciężko jednoznacznie to stwierdzić, więc no właśnie.
Człowiek dopóki nie zobaczy, to też się tak do końca nie przekona, no ale wiadomo, że my też te... inaczej do tego podchodzimy. Tak, i też te informacje są takie mało spójne. Też nie ma informacji dokładnie, tak. Było dochodzenie zgłoszone na policję o zaginięciu i teoretycznie przerwali to dochodzenie. No też do końca nie wiadomo, czy rodzina się z tym pogodziła. Jeżeli się pogodziła, to czy pochowała tych ludzi? Czy oni mają tutaj swoje groby? A druga sprawa, na którą zwróciłem uwagę, to jest ta rozmowa z księdzem. Ona jest dosyć krótka, taka nietypowa. Mhm. Taka jakby spłycona, więc też mnie zastanawia. Też, tak jak ja stwierdziłem, nie ma nigdzie podanej daty, kiedy konkretnie dzień, był ten... Dokładnie. No przecież jeżeli zostało to zgłoszone na policję, no to chyba musieli powiedzieć, kiedy to zaginięcie się rozpoczęło. Tak, i podejrzewam, że sprawa musiała być wtedy dosyć mocno nagłośniona, ale... Tak naprawdę nie ma żadnych konkretnych informacji na ten temat w sieci. Nie tak? ma dowodów. Znaczy... Więc możemy przypuszczać, że po prostu cała historia o lesie w Witkowicach jest jedną wielką fikcją. Zgadza się. Jeśli chodzi o wydarzenia, które miały się dziać w lesie w Witkowicach i samą legendę, to te historie wydają nam się na pierwszy rzut oka mocno naciągane i momentami niespójne. Rodzą raczej więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego rodziny zaginionych zareagowały dopiero po 2 dniach? I na czym miałoby polegać utrudnianie sprawy przez policję? Dlaczego to osoby bliskie zaginionym znalazły aparat jako pierwsze, a nie udało się to na przykład policji, która miała dokładnie przeszukać miejsce zaginięcia? Dlaczego w opisywanej historii w jednym momencie pada określenie zdjęcia, a w drugim film wywołany z aparatu? Na przestrzeni lat pojawiało się wiele komentarzy związany z legendą lasu w Witkowicach, które rodziły raczej więcej pytań niż odpowiedzi. No dobrze. My tutaj siedzimy, co prawda w namiocie, żeby opowiedzieć wam tą historię, ale pora wyjść na zewnątrz i zmierzyć się być może z tym, co jest poza namiotem. Ogólnie cała ta historia, cała ta... Teraz tu spadło chyba. Cała ta historia, cała ta otoczka może powodować, że osoby, które chciałyby przyjść do tego lasu, czują jakąś obawę przed pojawieniem się tu, a co dopiero spędzeniem ku nocy. No ale no my jesteśmy Mystery Hunters, my jakby pewne ryzyko swoją działalnością musimy podejmować, ale też często okazuje się, że po prostu to zwyczajnie są jakieś legendy.
co nie oznacza oczywiście, że tutaj też musi tak być. No ale... Jeszcze pochodzimy trochę po tym lesie. Będziemy wyruszali do swojego centrum. Będziemy chcieli, żeby cały odcinek opierał się na chodzeniu po lesie. Ale też nie chcielibyśmy, żeby cały odcinek polegał na siedzeniu w namiocie, więc chcieliśmy to zrównoważyć. Dokładnie. No bo też nigdy nie wiadomo. Bo jednak no, pójście w ogóle klasu. No dobrze, dla urozmaicenia możemy jeszcze... Ona nic nie łapie, no. O, czy ona coś złapała, czy nie złapała, to może coś złapała. My sobie tego nie zauważyliśmy od razu. Nie wiadomo, jak się rzuci nagranie. Jak to będzie wyglądało. Radek, dla urozmaicenia możemy na chwilę stanąć z kamerą full spectrum i diodami w ciemności, zgasić światło i pokazać widzom, jak działa też dokładnie lampa z kamerą full spectrum. Tutaj chłopaki zgaszą właśnie w tym momencie światła, żebyście zobaczyli, że w lesie jest kompletna ciemność. Co widać na lustrzance, którą teraz kameruję, a Radek ma obraz z kamery full spectrum, która pokazuje inną barwę nagrywania. Zwróćcie uwagę, że jest w kompletnej w lesie w Bitkowicach. Teraz my nic nie widzimy. Ja widzę tylko to, co jest na obrazie kamery. I teoretycznie to są tylko nasze oczy. Ten mały obiekcik. Pokaż im bliżej. Okay. O, właśnie. Czekaj, nie. Tyle teraz widzimy. To, co jest w tym małym okienku. W lesie w Witkowicach spędziliśmy całą noc. Mrocznych historii na jego temat jest wiele, ale podczas naszej obecności nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Przejrzeliśmy nagrania ze wszystkich kamer, ale te niczego nie zarejestrowały. Dostęp do wszystkich materiałów możecie uzyskać, wspierając nas na Patronite. Oczywiście to, że nam nie udało się nic zarejestrować, nie znaczy, że w lesie dzieją się niewyjaśnione zjawiska. Wszystko jest możliwe. Być może nam nie było dane tym razem tego doświadczyć. Dziękujemy, że obejrzałeś ten film do końca i widzimy się w kolejnym odcinku.